Kresowej po meczu Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Mecz zakończy się wynikiem 5-3 dla Świtu. Jako pierwszego prosimy o wypowiedź trenera gości, pana Roberta Moskala. Myślę, że dużo dzisiaj na tej konferencji nie powiem. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Analizę naszej gry zostawię sobie w szatni. Piłkę gra się 90 minut albo 95, a nie 45. To jest moja puenta tego meczu. Dziękuję. Dziękuję. Trener gospodarzy, pan Marek Brzozowski. Witam państwa serdecznie. Na początek chciałbym pogratulować zawodnikom zwycięstwa. Natomiast też mamy swoje uwagi, które przekażę zawodnikom na odprawie. Bo jeśli chodzi o pierwszą połowę, to było to, co mamy grać, to nad czym pracujemy od kilku miesięcy. To jest styl Świtu, w takim stylu ma Świt grać i nie wyobrażam sobie, żebyśmy w kolejnych meczach nie byli konsekwentni, nie prowadzili meczu w taki sposób jak w pierwszej połowie, z tym, że przez 90 minut. Cieszy to, że większa grupa kibiców dzisiaj dotarła na mecz. Mam nadzieję, że nasza gra doprowadzi do tego, że ten stadion zacznie się zapełniać, że wszyscy razem będziemy ten Świt budowali, żeby szedł w górę tabeli, ale też rozwijał się. Więc tutaj bardzo mocno też liczymy na kibiców, a za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Kapitan Świtu, Karol Drwęcki. Ja przychylę się do odpowiedzi trenera. Myślę, że pierwsza połowa to jest to, co chcemy grać zawsze. No a niestety w drugiej połowie chyba za dużo luzu już było, za dużo bramek chcieliśmy strzelić. Powiedzieliśmy sobie, że mamy przeciwnika dobić, ale chyba za duże siły rzuciliśmy na atak. No i zaczęła się gonitwa, tak? Myślę, że też musimy sobie zanalizować tę drugą połowę. No nie możemy tyle bramek tracić na pewno, bo ja nie jestem zadowolony teraz w ogóle po meczu. Są jakieś pytania? Świetna pierwsza połowa, to nie można nic na nich złego powiedzieć. A co się stało, że drużyna właściwie mentalnie została chyba w szatni, tak można to określić, tak? No, pierwszy kwadrans to było coś tak, no, słabo się to oglądało, nie wiem jak to inaczej wyrazić. Wydaje mi się, że gdzieś tam te 15 minut to gdzieś tam w głowach siedziało te 4-0 plus jeszcze niewykorzystane sytuacje. Już gdzieś tam w głowach niektórych zawodników był już wygrany mecz i że przeciwnik już się poddał i tak dalej. Się okazuje, że to jest sport i brawo tutaj dla Pogoni za to, że nas wywarła na nas presję, pokazała nam, że nie jest jeszcze wszystko tak super poukładane, że cały czas mamy na czym pracować. I tutaj, że żadnego meczu w tej lidze nikt nam nie odda za darmo, więc na pewno dużo pracy jeszcze przed nami. Natomiast wiemy, co mamy robić, wiemy, jakie są mankamenty. I wszystko przed nami, więc wierzę w ten zespół, że dziś tam wyciągniemy wnioski i będzie to wyglądało jeszcze zdecydowanie lepiej. Pytanie do Karola. Karol, z twojej perspektywy, przynajmniej co ja powiem, jak z mojej perspektywy, te bramki, które tracimy, są takie dość głupie, bo takich totalnie głupich błędach, zarówno w środku pola, później to się przenosi na defensywę. Jak to jest z twojej perspektywy, jak to wygląda i czy masz gdzieś tam w głowie receptę na to może już jako obrońca? Mi się dać do bramki, to była kwestia tego, że nadziewaliśmy się na kontry, tak jak powiedziałem, wchodziliśmy do przodu i wydaje mi się, że chyba szliśmy na raz w pierwszym tak jakby ataku, no i później cofaliśmy się tak za akcją i nie byliśmy przygotowani, dobrze ustawieni, żeby odeprzeć ten atak, no i zawodnicy nabiegali przeciwnika i mieli łatwiejsze pozycje do strzału, tak jak ta druga bramka z głowy, czy ta trzecia bramka. Są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień 18 na godzinę 18.